Organizacja pożarnictwa w Ostrowie sięga początku XVIII wieku. W 1730 roku, w dniu 14 lipca, ówczesny właściciel klucza przygodzkiego, hrabia Bieliński, do którego Ostrów należał, wydał rozporządzenie dotyczące organizacji miasta. W rozporządzeniu tym jest wzmianka o obowiązku utworzenia straży ogniowej, do której musieli należeć poszczególni obywatele miasta. Szczególnym i ważnym dokumentem stanowiącym o odmiennym i bardzo zorganizowanym zabezpieczeniu przeciwpożarowym miasta był wydany w Otwocku w dniu 5 lutego 1752 roku przez hrabiego Bielińskiego Porządek Ogniowy Miasta Ostrowa. Porządek ten określa zobowiązania, jakie ciążyły na każdym z mieszkańców. Nakazuje on m.in. posiadanie sprzętu pożarniczego takiego jak osęki, wiadra skórzane do wody oraz sikawki ręczne. Nakazano również, aby przy studniach ustawione były płozy z kadziami napełnionymi wodą. Porządek ogniowy zobowiązuje także do utrzymania regularnego oddziału Straży Ogniowej w ilości 20 łopów opłacanych z kasy miejskiej. Dokument ten stanowić może o utworzeniu pierwszego w naszym mieście, a być może w kraju, zawodowego oddziału Straży Pożarnej. W roku 2017 mija 265. rocznica tego wydarzenia. Oficjalną jednak datą utworzenia w mieście Ostrowie Ochotniczej Straży Pożarnej jest rok 1867, kiedy to zbudowana została strażnica, a zebranie organizacyjne odbyło się w dniu 7 czerwca. Do grona założycieli należeli panowie naczelny ogniomistrz Albert Lachmann, potem Karl Friedrich, Izydor Goldman, weterynarz Heppner, Otto Jungling i August Seller. Ochotnicza Straż Pożarna liczyła wówczas 200 członków. Początkowo członkami Straży Pożarnej przeważnie byli niemieccy i żydowscy mieszkańcy Ostrowa. W zachowanej do dzisiaj ewidencji z 1869 roku występują również nazwiska polskich mieszkańców, gdzie na 94 było ich 6. Jan Koszel, Feliks Spychalski, Władysław Jaszkowski, Aleksander Spychałowicz, Józef Kobyliński i Juliusz Kittler. Informacja z książki Dzieje ochotniczego pożarnictwa na terenie Ostrowa Wielkopolskiego w latach 1867-2017. Autor to Tadeusz Cyfert, major pożarnictwa, urodzony 1 marca 1927 roku w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Staszyca. Od urodzenia związany jest z pożarnictwem ochotniczym i zawodowym. Od roku 1951 do 1 stycznia 1982 roku jest strażakiem zawodowym. Obecnie jest prezesem honorowym jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Witam serdecznie wszystkich na 150-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. W dniu dzisiejszym jednostka z Ostrowa Wielkopolskiego obchodzi swoje wielkie święto. Czas istnienia i funkcjonowania ostrowskiej jednostki czyni ją jedną z najstarszych jednostek wśród ochotniczych straży pożarnych w Polsce. Za chwilę nastąpi rozpoczęcie obchodów tego wyjątkowego święta. Dowódca uroczystości druh Jakub Muszyński złoży meldunek prezesowi Zarządu Miejskiego druhowi Kwiatkowskiemu o rozpoczęciu uroczystego apelu z okazji 150-lecia istnienia naszej OSP. Pod oddziały, wasz nos, na prawo, chodź! Druhu prezesie, dowódca uroczystości Jakub Muszyński melduje gotowość pod oddziału do uroczystego apelu z okazji 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. Dziękuję.
biały, patrz, noś! Na prawo, patrz! Flagę Rzeczpospolitej Polskiej podnieś! Thank you.
Witam serdecznie Państwa na uroczystości 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, święcie ostrożkich strażaków. I mam zaszczyt rozpocząć tę akademię. Przekazuję głos dowódcy uroczystości, druhowi Jakubowi Muszyńskiemu. Proszę wszystkich o powstanie. Poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim prowadzić. Drodzy Państwo, a ja teraz zapraszam na scenę prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, drucha Stanisława Szymańskiego. Zapraszam na scenę. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Szanowne druhni i druhowie, szanowni Państwo, we wrześniu 1867 roku po Poznaniu, Kaliszu i Krakowie zostaje utworzona Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim. Członkami tej jednostki są Niemcy, Żydzi, Polacy. Straż liczyła wówczas 200 członków, a stan liczebny polskich strażaków systematycznie wzrastał. Osłabienie działalności Straży Pożarnej nastąpiło po wybuchu I wojny światowej, gdzie wielu członków powołano do służby wojskowej. W okresie międzywojennym jednostka przeżywała zwiększony rozwój. Zakupiono m.in. samochód pożarniczy marki Lafry z autopompą, drabinę mechaniczną marki Magirus, motopompą, wozy rekwizytowe, aparat tlenowy i inny sprzęt pożarniczy. Okres okupacji to niestety ogranicza działalność OSP przypadające w 1942 roku 75-lecie nie zostało zorganizowane. Po II wojnie światowej w Grodzie nad Połowokiem zostanie reaktywowana Ochotnicza Straż Pożarna. Tabor samochodowy stanowiły wówczas 4 samochody z okresu międzywojennego, w tym drabina pożarnicza marki Magirus. W roku 1952 na bazie lokalowej sprzętowej OSP powstaje Zawodowa Straż Pożarna, a rola ochotników skupia się głównie na działalności prewencyjnej, szkoleniowej i kulturalno-oświatowej. W roku 1982 strażacy ochotnicy otrzymują pomieszczenia na swoją siedzibę, które zostają wyremontowane wspólnie z funkcjonariuszami Rejonowej Straży Pożarnej. W roku 1992 organizujemy jubileusz 125-lecia OSP i od tego momentu następuje stopniowy rozkwit naszej jednostki. Pozyskujemy kolejne pomieszczenia, nowy specjalistyczny sprzęt, co skutkuje udziałem w coraz większej liczbie zdarzeń ratowniczo-gaśniczych. Dziś spotykamy się na jubileuszu 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, dlatego też pragnę powitać zaproszonych gości. Witam europosła pana Andrzeja Grzyba, senatora pana Łukasza Mikołajczyka. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Ławniczaka. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Jarosława Urbaniaka. Dyrektora Biura Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, ministra pana Andrzeja Derego. Dyrektora Kancelarii Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pana Ryszarda Taciaka. Wojewodę Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu panią Marlenę Maląg. Zastępcę prezesa zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu pana Marka Baumgarta.
członka Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zarazem prezesa powiatowego Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim, druha Przemysława Kaźmierczaka. Przewodniczącego Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej LOK-u w Poznaniu Jacka Przepierskiego. Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim brygadiera Jacka Wiśniewskiego wraz z zastępcą Romanem Mateckim. Przewodniczącego Rady Powiatu Ostrowskiego pana Andrzeja Leraczyka. Starostę powiatu ostrowskiego pana Pawła Rajskiego. Prezesa Zarządu Miejskiego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim, druha Henryka Kwiatkowskiego. Witam prezesa honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim, druha Tadeusza Cyferta. Witam przewodniczącego Rady Miejskiej pana Mariana Herwicha wraz z radnymi Rady Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Witam prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego panią Beatę Klimek. Sekretarza Urzędu Miejskiego Ostrowa Wielkopolskiego pana Andrzeja Baraniaka. Kierownika Biura Zarządzania Kryzysowego druha Piotra Olszaka. Komendanta Powiatowego Policji w Ostrowie Wielkopolskim młodszego inspektora Piotra Wilkowskiego. Komendanta Straży Miejskiej pana Grzegorza Szyszkę. Duchowieństwo powiatowego kapelana strażaków księdza Piotra Kuświka, byłego kapelana księdza kanonika Mariana Niemira, księdza proboszcza kanonika Krzysztofa Niemana. Prezesa Zarządu Rejonowego LOK Tadeusza Jagielskiego. Arcmistrza Związku Harcerstwa Polskiego pana Zbiesława Jerzewskiego. Witam przedstawicieli gminnych zarządów ochotniczych straży pożarnych powiatu ostrowskiego. Witam delegację z Niepokalanowa, strażaków braci zakonnych, jedynych prawdopodobnie w świecie. Burmistrzów i wójtów gmin powiatu ostrowskiego, przedstawiciela PCK Edmunda Siwka, dyrektora Ostrowskiego Centrum Kultury pana Sebastiana Górskiego. Delegację Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Przedstawicieli kombatantów wojska i inwalidów wojennych. Delegację Straży Pożarnych z niemieckiego Welwer. Witam wszystkich sponsorów i darczyńców. Proszę. Dziękuję bardzo panu prezesowi. Szanowni Państwo, teraz za chwilkę zobaczymy film, ale czy Państwo czują dym? Pożar! Naprawdę? Nie widzę.
Udało się? Dobrze byli? Brawo, właśnie wysłuchać, drodzy Państwo. Uff! Opanowali sytuację, a teraz już zapraszamy, szanowni Państwo, do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego historię Ochotniczej Straży Pożarnej. Na przełomie tych wszystkich lat, już 150, drodzy Państwo, będzie co oglądać. Zapraszamy na krótki, króciutki, ale bardzo wyjątkowy film. Jeżeli chodzi o moją działalność, no,
oficjalnie jestem członkiem od 1943 roku. Czyli w tym roku mija 74,5 roku. W przyszłym roku w marcu będzie 75 lat. To znaczy oficjalnie. Nieoficjalnie jednak mogę powiedzieć, że zamieszkiwałem tutaj i byłem tym członkiem nieoficjalnie od 90 lat, ponieważ tu w budynku Straży Pożarnej się urodziłem. Szanowni Państwo, taki jubileusz to jest ten moment, żeby podziękować. Dlatego teraz nastąpi wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 284, łamane przez 41, łamane przez 2017, z dnia 6 kwietnia 2017 roku nadało druhowi Jarosław Cyfert medal honorowy imienia Bolesława Chomicza w uznaniu szczególnych zasług dla rozwoju i umacniania Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. O dokonanie wręczenia proszę Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związków Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polski, pana Przemysława Kazimierczaka, a wymienionego proszę o wystąpienie. Zostanie, to będzie dużo wręczania. Uchwałę Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego nr 261 łamane przez 33 łamane przez 2017 z dnia 28 marca 2017 roku odznaczeni zostali złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa druhowie starosta ostrowski pan Paweł Rajski oraz sekretarz Urzędu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego pan Andrzej Baraniak. Wymienionym odznaczenia wręczono na powiatowych obchodach Dnia Strażaka w Przygodzicach w maju, ale wielkie brawa dla panów. Proszę wstać, nie wszyscy, proszę posłać panowie. Wielkie brawa. Srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa radnego Rady Miasta drucha Jarosława Lisieckiego. Brązowym medalem za zasługi dla pożarnictwa prezydent miasta Ostrowa Wielkopolskiego pani Beacie Klimek oraz druhowi Jakubowi Muszyńskiemu. Zapraszam na scenę. Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego uchwałą nr 33 łamane przez 2015 z dnia 24 listopada 2016 roku nadało druhowi Michałowi Nawrockiemu oraz Przemysławowi Tomaszewskiemu odznakę Strażak Wzorowy. Wymienionych proszę o wystąpienie. Drodzy Państwo, dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję. Kolejne wyróżnienia. Zgodnie z decyzją kapituły odznaki honorowej
oraz uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 4083 łamane przez 2017 z 27 lipca 2017 roku na wniosek Oddziału Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim wyróżniono oznaką honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego pana Stanisława Szymańskiego, pana Zygmunta Banasiaka, pana Sławomira Mogiełkę, pana Antoniego Jąkalskiego oraz pana Zbigniewa Kwiatka. Na wniosek Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Ostrowie Wielkopolskim nadano odznakę honorową za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim za 150-letnią działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz ofiarne ratowanie życia i mienia mieszkańców Wielkopolski. W imieniu Samorządu Województwa Wielkopolskiego proszę pana Ryszarda Taciaka, dyrektora Kancelarii Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego o wręczenie nagród, a nagrodzonych zapraszam na scenę. Dziękuję bardzo. Druhny i druhowie, szanowni państwo, Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju w Warszawie uchwałą z dnia 15 grudnia 2016 roku nadał porcelanowy krzyż za zasługi dla klubów żołnierzy rezerwy druhowi Tadeuszowi Galosińskiemu oraz srebrny krzyż za zasługi dla klubów żołnierzy rezerwy druhom Zbigniewowi Kwiatek oraz Marianowi Pawlak. O dokonanie wręczenia poproszę przewodniczącego Wielkopolskiej Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Ligi Obrony Kraju w Poznaniu pana magistra inżyniera Jacka Przepierskiego w towarzystwie prezesa rejonowego Ligi Obrony Kraju w Ostrowie Wielkopolskim pana Tadeusza Jagielskiego, a wyróżnionych zapraszam na scenę. Wielkie brawa, drodzy państwo, wielkie brawa. Panowie, zostańcie z nami jeszcze. Uchwała nr 4 Zarządu Głównego Ligi Obrony Kraju w Warszawie z dnia 16 grudnia 2016 roku
nadał złoty medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju następującym druhom: Józefowi Sęk oraz Sławomirowi Mogiełka. Brązowy medal za zasługi dla Ligi Obrony Kraju następującym druhom: Januszowi Tomczak oraz Danielowi Malak. Wymienionych zapraszam na scenę. Dziękuję panu bardzo. Druhny i druhowie, szanowni państwo, kapituła honorowej odznaki przyznała druhowi Henrykowi Kwiatkowskiemu honorową złotą odznakę Komisji Historycznej Chówca Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim oraz kapituła honorowej odznaki przyznała przewodnik druhnie Karolinie Zmyślonej honorową brązową odznakę Komisji Historycznej Harcerstwa Polskiego w Ostrowie Wielkopolskim. O dokonanie wręczenia prosimy kanclerza kapituły, harcmistrza drucha Zbysława Jerzewskiego, Harcerstwa Rzeczpospolitej Polskiej, a wymienionych prosimy o wystąpienie na scenę.
spotykamy się na otwarciu wystawy z okazji 150-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej, że tak jak w tym gronie Państwo przybyliście, w tej najważniejszej części gości, czyli przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej i Zawodowej Straży Pożarnej również. Proszę Państwa, taka jedna refleksja, a mianowicie chyba żadna z organizacji ostrowskich, oprócz Doncyter chyba potwierdzi to, oprócz Ochotniczej Straży Pożarnej, nie miała tylu cyklicznych targów rocznicowych w ogóle. Pierwszy miał miejsce jeszcze przed wojną. Później w 1957 roku, z okazji 90-lecia, potem w 67 z okazji 100-lecia. Dzisiaj kolejna publikacja pana Tadeusza Cyferta, która jest podsumowaniem tego całego okresu. Proszę Państwa, ja się cieszę, że mogliśmy zorganizować tą sprawę w oparciu o nasze zbiory i w oparciu o teorię Ochotniczej Straży Pożarnej. Chyba nawet więcej obiektów jest z Ochotniczej Straży Pożarnej. To są również te obiekty najciekawsze, te, które wzbudzają największe zainteresowanie, czyli obiekty, jak my to mówimy, trójwymiarowe. Paskud, jeżeli chodzi o Straż Pożarną, to jest również też wyjątkowe miasto, ponieważ w literaturze przyjmuje się, że dokument podpisany przez Franciszka Glińskiego w 1752 roku to jest początek Straży Pożarnej Zawodowej w Polsce. I ta data jest przyjęta w historiografii jako pierwsza data dotycząca Straży Pożarnej w historii tego porządku nowego, czyli zapobiegania pożarom czy walce z pożarami. I tutaj Ostrów jest jak na czele w tej historii. A niewiele jest takich przypadków, kiedy nasze miasto jest w czołówce tych istotnych wydarzeń. Przynajmniej tak było do połowy XIX wieku. Proszę Państwa, ta współpraca była z panem Tadeuszem Cyfertem. I poproszę kilka zdań pana Tadeusza o tej publikacji, którą Państwo macie, którą już dzisiaj otrzymaliście, a ja jeszcze później podsumuję to dzisiejsze wydarzenie. Proszę bardzo. Dobrze, ja króciutko tylko na ten temat. Autor tej monografii stoi tam z Państwem. Ja tylko zebrałem te informacje wspólnie z siostrą. No i udało nam się dzięki Funduszowi Grantowemu wydać tę publikację. Ja w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej chciałem serdecznie podziękować panu dyrektorowi za możliwość zorganizowania tej wystawy i za takie przedstawienie, przygotowanie tego, że Państwo mogą w tej chwili się zapoznać z tą 150-letnią historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrowie. Serdecznie panu dyrektorowi dziękuję. Zapraszamy na lampę, symboliczną lampę wina. Jeszcze tylko dwa zdania, proszę Państwa. Dla mnie ta wystawa samego była wielkim zaskoczeniem, dlatego że chyba 25 lat temu, kiedy organizowaliśmy z ojcem pana Cyferta, seniorem pana Cyferta tą wystawę, chyba tylu obiektów z waszych zbiorów nie było. Teraz jest ich dużo więcej. Fantastyczne są te niektóre afisze. Kapitalne są fotografie. Również te kaski strażackie, które pokazują różne epoki w historii strażactwa. Proszę Państwa.